Siemanko, witam wszystkich. Piątunio w końcu. No nic, ja dojeżdżam do tej farmy, co byliśmy wczoraj, ale nie pojedziemy na razie na tą farmę. Tu jest droga na tą farmę, ale pojedziemy tam prosto nad tą rzekę. Ciekaw jestem. O, tu jest droga tam na tą farmę. A ja jestem ciekaw, jak wygląda tam ta zatoka. O, piękna miejscóweczka. Dobra, zostawmy. Nie będę tu łowił, idę tylko zobaczyć. Idę tylko zobaczyć, jak to wygląda. Tu jest taki jakiś... O mości, los, nie wolno wędkować. Nie pozwalają wędkować z tego daku. No to dobrze, że nawet nie ten. Patrzcie, jaki ołtarzyk zrobiony. Chyba ktoś tu kierwa zginął. Zdjęcie, krzyż. Chyba na narcie wodnej. No nie wiem. Ale patrzcie, jaki czad. Patrzcie, jaki czad normalnie. Jest u mnie 7 rano. Słoneczko dopiero wstaje. Wow. Pięknie. No fishing, no swimming, no picnicking at boat ramp. Czyli nic właściwie z tego nie wolno robić, tylko spuszczać łódeczki. Nie będę tutaj łowił, ale ślicznie. Kawał wody. To jest taka wielka rzeka, St. John's River się nazywa. A tutaj jest taka zatoka. W tamtą stronę jest taki fajny strumyk. Jakbym tutaj spuścił tę łódkę i popłynął tam, to jest normalnie przezajebiście, ale i tak wygląda cudownie tutaj. Wieje tutaj strasznie wiatrzysko, bo otwarty teren, no ale klasyka. Pięknie. Patrzcie kolor tamtego drzewa. Jak zajebiście wygląda normalnie. Czad, słońce już go oświetla. A jeszcze tam dopiero wychodzi. Dobra, ja nic, biorę manaty i walę na tą farmę, tam wyciągniemy, jest 7 rano, mam godzinę czasu. Odczaskamy to wszystko i ruszamy normalnie ludziska. Dobra, jestem już na tej farmie. Nad wodą pudełeczko ze skarbami. I zobaczymy. Zobaczymy, co tu mieszka dzisiaj. Może akurat zaraz jakąś żabę wyciągnę. Na żabę spróbujemy, ale najpierw śmignę tym Ohio relaksem. Wczoraj na niego miałem tą ostatnią rybkę. Może akurat. No nic, nie chcę ugryźć ludziska. Kto wie, co to się dzieje. Widzę tego tutaj jednego, cały czas się kręci. Ale zero akcji.
Raz, dwa, podeszły już. Teraz go mam. Patrzcie. Chodź, Basiaku. Pięknie uderzył na pigleta. Uff. Patrzcie, jakie basisko z samego rana. Cyk na pigleta. Zmieniłem. I ostra jazda. Fotę se zrobię. Nieźle, co? Z samiutkiego ranka. Ja już kierwa z rybą. Nie ma żeboli. Cyk. Tutaj mordeczka. Pięknie. Wypuśćmy dziada. No i co? Ugryzłeś? Uwielbiam, kiedy one tak robią. Uwielbiam. Pięknie, brawo ja. Ale go wyczaskałem normalnie. Uderzył w tego pigleta. Ślicznie. Ślicznie. No nic. Wygląda na to, że piglety jednak robią najlepszą robotę. Lubię te gumeczki. O, nie wiem czemu. Coś mi się tutaj zaplątało na... Klasyka. No nic, zostało mi 5 minutek dosłownie. Wędka zikowania. I muszę się brać za tą robotę, żeby to dzisiaj skończyć, bo jeszcze mam jeszcze jedną robotę dzisiaj, kierwa. Na drugim końcu miasta całkowicie. Jakąś 40 minut drogi. Tyle, że po drodze do domu. Znaczy no nie tak znowu po domu, ale na wyspę Łotrów jadę. Siedzi, siedzi! Yeah. Cyk go tutaj. Ale ty, kierwa. Spokój. Patrzcie, uderzył, ale się zahaczył. Drugi. Druga rybka na pigleta. Może zrobi ten sam myk. Nie, ale spoko. Spoko, to jeszcze chwilka. I może jeszcze jakiś uderzy. Ale piglet, normalnie, ale mam go tak. Bez żadnego obciążenia. Offsetowy hak. I robi robotę. Pięknie. Ten był zaczepiony. Ale no uderzył, no bo... Jak miał nie uderzyć? Niech biją mordeczki, niech biją. Przynajmniej będę miał fajny dzień dzisiaj w pracy. Ślicznie. Puścił. Oh shit. Patrzcie, jak mi kropnął normalnie. I wypuścił. Ale świntuch. Jeszcze w dodatku mi tak gumę zmasakrował. A niech cię kierwa, Basie.
Ale ładnie przygrzał, kierwa, i żem to spaprał. Dobra, tam rzuciłem. Piękny poraneczek. Piękny, przed robotką miód malina. Nie, Dawidek? Malina. A ty, kierw. Kolejne normalnie trzaśnięcie i się nie zaciął. Kierwa, ostatni rzut daje i idę do roboty. Kierwa, ale ładnie, już odgryzłem kawałek gumy, bo był po tamtym strzaskany. Nic, ostatni rzut. Dobra, teraz to już naprawdę ostatni rzut. Koniki już wyszły na pastwisko. Nie, dobra. Wrócę tu jeszcze na chwilę, tylko na tamtą drugą stronę pójdę. Dobra, nic. Ta guma, jak już widzicie, jest rozwalona, spada mi z tego. Ale będzie jeszcze dobra na normalną główkę jigową. Ale nic. Walę do tego, do roboty. Widzimy się później. Wszystko, co piękne, się szybko kończy, ludziska, wiecie dobrze sami. Chodźmy. Telefonio. I lecimy do roboty, a po robocie ryby znowu. Co jest? Jak się masz? He? Jaki fajny konik. Hej mordzio, jak tam u ciebie? Good konik. Nie połowię już więcej, czas mnie goni straszecznie. Spadam z tej farmy, lecę na drugą robotę, po prostu jest już za późno, 12:30. Czas ruszać. A tu jest konidło. Hej! How you doing? Say hi. Yeah. Alright, boys, girls. Jadę na drugą robotę, może tam się gdzieś uda po drodze połowić coś. Na razie. Jest ta miejscowa, patrzcie. Tam, gdzie byłem rano, to tutaj jest ten. To jest ten odpływ od tego bajora tam rano, gdzie od tej rzeki taki kanał odbija. Panowie, panie, zmiana klimatu. Dojeżdżam właśnie do wyspy Zboczyńców. Będę przejeżdżał most, będę nad samym oceanem. Mam tam taką robotkę, że boję się jej robić, żeby mi coś na głowę nie spadło. Chałupa się sypie całkowicie. Zresztą zaraz zobaczycie. A
tutaj no ładnie, kurwa, wszędzie woda. Tu jest taka wielka marina. Ale naprawdę ogromna. Teraz zobaczycie, normalnie patrzcie ile tam jest. Chyba z... śmiało ze 200. Ze 200 kierwa samochodów normalnie tutaj wchodzi. Śmiało. Autobusami wycieczki przyjeżdżają. Zajebisty most. Normalnie nie straszyłem was. To wszystko się tutaj sypie. Normalnie sypie się, boję się czegoś dotknąć. Tam Kevin stoi, robi zdjęcia. Jesteśmy zszokowani normalnie. Patrzcie jak się tutaj normalnie odpierdyka. Podłoga się cała zapadła. Patrzcie normalnie co tu się kurwa dzieje. A tu... Patrzcie, kurwa, patrzcie. Gotta fix it. Alright, puppy is here. O Jezus. Jakoś to udało nam się zabezpieczyć. Jest trzecia godzina. Ja jadę na następny projekt. Dzisiaj to jest normalnie urwanie łeba. Ja nie wiem co się kierwa dzieje. Nie mam nawet czasu, żeby sobie kierwa na ryby pójść. Kurwa. Czajcie normalnie, co się dzieje w Ameryce. Nie ma czasu nawet na ryby pójść, bo tyle roboty jest. No nic. Jedźmy. No ja jestem w drodze już na kolejną robotę. Przy takich bagnach tutaj normalnie będę działał, ale no tylko 5 minut dosłownie i muszę tu tylko dotknąć kierwa pazurem, można powiedzieć, taką pierdółkę, ale miejsce jest zajebiste. Nic ogólnie, dzisiaj taki szybki film, nie było już później czasu nawet połowić ryb na tym lunchu, czy nawet po robocie. Straszna pogoń dzisiaj była. To jest moja już trzecia robota dzisiaj, na którą jadę, no ale
Jest co jest. Dzisiaj końcóweczka, jutro was zabiorę razem ze sobą i obczaskamy. Będzie klasyka. No to nic, pioneczka, ludziska i do jutra. Adios. Mano, siemano, siemano, jeszcze tu jestem. Ja pokażę wam normalnie tą miejscóweczkę. Woda tutaj dopiero wchodzi. Tu jest bardzo płytko, nie ma nawet, też nie ma nawet za bardzo dostępu do tej wody. Tak zarośnięte. Ale tam już jest rzeka normalnie. Fajne, fajne miejsce. Tylko nie ma za bardzo dostępu. Nice, ale tutaj na pewno jakaś ryba wpływa. Tutaj dużo orłów i innych pierdół przylatuje. Parę czaszek tutaj znalazłem jakichś takich zwierzaków. Tamtym razem jak tu byłem. No nic, ja tutaj kierwa wbijam szybko. Ta chałupka tamta z tej cegiełki. Tam się wbijam 5 minutek i spadam do domu.